tutaj. To jest piękne. Patrz, te panowie są aż tam. Pszczoły zbierają nektar i przywożą je do ula. I mieszają, mieszają, aż robi się z tego miód. I że królowa pszczół jest, ma za zadanie pilnować dzieci i rządzi pszczołami, jest największa. Właśnie dzieci pytały, co tam jest, co to za domki. To są dość ciekawe rzeczy dla dzieci i informacja dla dzieci jest też fajna, że to zwierzątko, czyli pszczoła, jest nie tylko zwierzęciem, które coś robi dla natury, ale też jest naszym przyjacielem. Kapie nawet, zobacz. No bo to jest znak, no. Zasługa pana Mariusza. Młode pokolenia nie utożsamiają się z przyrodą, z niczym, co jest na zewnątrz. One utożsamiają się tylko z elektroniką, z telefonami, tabletami i wszystkim związanym z mediami. Przyroda dla nich jest rzeczą obcą, tak jak park. Czyli nie dalibyśmy sobie rady bez nich. Jak ktoś powiedział, że jeżeli pszczoły wymrą, ludzie będą żyli tylko 5 lat. Później świat będzie obumierał. No, miejsce fajne, dobrze. Na pomyśle? Bardzo fajne. A czy wie pan? Kramowy jest, jeden czy dwa. Nie wiem, czy pani sądzi, ale ja uważam, że to jest kompletna sprawa. Powinno być w wielu miastach. Takich, które mają piękne parki, my mamy 23 hektary pięknego parku, mamy całą aleję lipową i mamy wiele, wiele, wiele tutaj kwiatów, także pszczoły są nam potrzebne.